Siema, tu Wahacz. Toyota Yaris Cross zadebiutowała w Polsce jesienią 2021 roku i jako, że jest to Toyota i zarazem mały crossover, no to była właściwie skazana na rynkowy sukces i w roku 2023 śmiało można powiedzieć, że faktycznie go odniosła. Sprawdźmy, co ten model oferuje. Na przykładzie najbogatszej i podostrzonej wersji GR Sport z układem hybrydowym i zamówionym pakietem VIP zawierającym elektryczną klapę bagażnika, wyświetlacz przezierny i matrycowe światło LED. Egzemplarz jest zatem konkretny, ale też konkretnie kosztuje, bo 141 900 zł i można go traktować za punkt odniesienia, jak fajny może być ten model i z czego ewentualnie można rezygnować, myśląc o rozsądniejszej konfiguracji. Dopłacając do GR Sport w obszarze stylistyki dostaje się inny wzór na wlotach powietrza z przodu, dedykowane tej odmianie 18-calowe felgi aluminiowe, a także niewymagające dopłaty dwukolorowe nadwozie, gdzie do czarnego dachu dobrać można na przykład rzucający się w oczy pomarańcz. Czarne są też lusterka i chociaż GR Sport mocniej w kształt zderzaków nie ingeruje, bo z tyłu dorzuca tylko dyfuzor, to za sprawą zmian i tak czuje się podostrzenie nadwozia, które to nadwozie, przyznam, jest dosyć dziwne. To znaczy Toyota już jakiś czas temu przestało robić nudne wizualnie samochody, ale zazwyczaj trzymają się one jednak pewnych ram, a Yaris Cross idzie bardziej ekscentryczną drogą w stylu Priusa. Pewnie taki był plan, bo małe crossovery to obszar, gdzie producenci nieraz trochę bardziej eksperymentują, ale do mnie kształt przodu nie przemawia. Tył jest bardziej stonowany i wypada już moim zdaniem ładnie, podobnie jak ogólna zgrabna bryła. We wnętrzu podwyższony cross dzieli większość elementów ze zwykłym Yarisem jedynie z kilkoma drobnymi zmianami, co oznacza dosyć prosty, ale przejrzysty pod kątem ergonomii projekt. GR Sport wyróżnia się kolorystyką, bo na przykład słupki są w nim ciemne, a poza tym mamy też drobiazgi typu czerwone szwy w kilku miejscach, logo na kierownicy czy aluminiowe nakładki na pedały, więc nie jest to żadne sportowe trzęsienie ziemi. Na fotelach mamy kolejne logo oraz wykończenie zamszem ekologicznym nazwanym Ultra Suede. Są też wstawki skórzane, no i czerwone akcenty. Fotele są całkiem nieźle wyprofilowane, dosyć twarde, ale wygodnie się w nich siedzi, tak że nawet przy trochę dłuższej trasie nie powodowały u mnie dyskomfortu. Poza zmianami stylistycznymi w GR Sport dostaje się też bogate wyposażenie oraz obniżone o 1 cm zawieszenie, a także układ hybrydowy 116 koni z napędem naprzód i w tej odmianie nie można zamówić oferowanego w innych, bogatszych napędu na wszystkie koła, którego obecność w tej klasie samochodów wypada pochwalić i co prawda kosztuje on ekstra 10 tysięcy złotych, ale w połączeniu ze standardowym poza GR Sport prześwitem 17 cm może zapewnić większy spokój w trochę bardziej wymagających pod kątem drogowym warunkach. Jeśli ktoś nie chce jednak wydawać tak dużo, za jakby nie patrzeć małego crossovera, to Toyota oferuje rozbudowany cennik, który startuje z bazową wersją Active za 92 900 zł, ale moim zdaniem najrozsądniejsze jest tutaj wybranie drugiego od dołu Comfort, droższego 4000 zł, z opcjonalnymi pakietami, zwłaszcza Tech, dodającym za 5500 zł naprawdę dużo, bo z najważniejszych rzeczy są to podgrzewane fotele, czujniki parkowania, samościemniające się lusterko, większy ekran środkowy z nawigacją i dostęp bezkluczykowy. Podane kwoty wyjściowe obowiązują za silnik bez układu hybrydowego 1.5-125 koni z manualem. Hybryda wyposażona standardowo w automatyczną skrzynię ECVT jest o 13 tysięcy złotych droższa. W komfort względem trochę w celach marketingowych zdaje się umieszczonej w ofercie podstawy Active dostaje się 16-calowe felgi aluminiowe zamiast stalowych, skórę na kierownicy, czujnik deszczu czy kamerę cofania, a poza tym 7-calowy ekran systemu inforozrywki, trochę systemów bezpieczeństwa i z hybrydą też automatyczną klimatyzację, zatem poziom rozsądny jak na takie miejskie auto. Tego typu konfiguracje muszą być popularne w sprzedaży Yarisa Cross w Polsce, który radzi sobie u nas świetnie, ponieważ na przykład w pierwszym kwartale 2023 roku był drugim najpopularniejszym modelem, zaraz za zwykłym Yarisem. Gdyby ktoś polował na konfigurację, której wspominałem, czyli komfort z kilkoma dodatkami, a także z hybrydą za około 120 tysięcy złotych, to dopowiem jeszcze, ile taka osoba musiałaby zapłacić, nie idąc całą kwotą do salonu, tylko decydując się na leasing operacyjny na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Za parametry w cenach netto weźmy 20% wpłaty własnej, czyli 18 605 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 27 908 zł i wtedy miesięczna rata to 1500 zł. Link do oferty umieścię w opisie filmu, tak samo jak do wynajmu długoterminowego na Yarisa, a na stronie Carlis Polska jest też sporo innych modeli.
Na układ hybrydowy w Yarisie Cross składa się trzycylindrowy silnik benzynowy 1,592 konie, który połączony jest z układem elektrycznym, a całość generuje 116 koni mechanicznych bez względu, czy mówimy o wariancie napędzanym na przednią, czy na obie osie. Mamy tutaj pełną hybrydę HEV, czyli bez możliwości zewnętrznego ładowania z gniazdka, a energia uzyskiwana jest tutaj z hamowania albo generowana przy okazji przez silnik spalinowy. Układ nie jest w Yarisie Cross bardzo zorientowany na to, aby zapewniać długie przyspieszenia w trybie elektrycznym i na przykład normalnie ruszając pod świateł, benzyna aktywuje się od około 25-30 km na godzinę. Jadąc powyżej 50 km na godzinę z kolei trzeba bardzo ostrożnie obchodzić się z pedałem gazu, aby nie wybudzić jednostki spalinowej i mam tu na myśli utrzymywanie prędkości albo przyspieszanie np. 2 km na godzinę przez kilka sekund. Nie warto jednak moim zdaniem zwracać na to w testowanej Toyocie uwagi, ponieważ siłą tej hybrydy jest bardzo częste wyłączanie benzyny. Dzieje się tak zazwyczaj zaraz po odpuszczeniu gazu, a po jego wciśnięciu silnik znowu się odpala. Cały proces dzieje się niezauważalnie pod kątem wibracji, ale za to benzyna daje o sobie znać akustycznie, ponieważ wolnosące trzy cylindry mają w testowanym modelu mało wygładzony dźwięk i działanie silnika odczuwa się zwłaszcza jadąc trochę wolniej po okresie ciszy gwarantowanej przez tryb elektryczny, np. w korku, gdzie hybryda sprawdza się świetnie. Jadąc z większymi prędkościami dźwięk jest mniej odczuwalny i pojawia się bardziej, gdy się bardziej też zacznie przyspieszać, no ale generalnie silnik w Yarisie Cross brzmi kiepsko i mógłby być bardziej izolowany w kabinie. Na odbiór jego pracy wpływa też zastosowana przekładnia, czyli bezstopniowy automat ECVT, który podczas najostrzejszego zwiększania prędkości zwiększa trochę też obroty i nie trzyma ich tak jednostajnie, ale gdy się przyspiesza w sposób umiarkowany, taki bardziej życiowy, można już doświadczyć mało lubianego przeze mnie efektu, gdzie wskazania prędkościomierza rosną, a dźwięk się nie zmienia. Za to zaletą CVT jest idealna płynność pracy bez względu na stopień wciskania gazu, a także fakt, że auto szybko reaguje na ruch prawej stopy. Przy małych prędkościach jest to gwałtowniejsze, bo mamy widoczną pomoc układu elektrycznego, a jadąc szybciej nie ma na to co liczyć, bo wtedy mająca mało koni benzyna musi grać pierwsze skrzypce, ale na tyle, na ile Yaris może, reaguje ok. Pod kątem dynamiki mamy tutaj takie przyspieszenie od 0 do setki. Takie od 90 do 140 km na godzinę. Układ hybrydowy Yarisa został stworzony głównie do jazdy w mieście i wtedy uzyskać można też w nim najbardziej robiące wrażenie spalanie, bo średnio 3,5-4 litry bez żadnego starania się i eco-drivingu to rewelacyjny wynik i w terenie zabudowanym dostaje się także bardziej niż wystarczającą dynamikę. Przy wyższych prędkościach ostrość przyspieszania się pogarsza, co czyni z testowanej wersji propozycję dla osób, które chcą normalnie dojechać do celu, trzymając się z grubsza przepisowych prędkości i wyprzedzając w rozsądnych miejscach, i z tym nie ma problemu. Na zwykłych drogach poza miastem uzyskać można wtedy również bardzo niskie spalanie, bo około 4-4,5 litra. Na drogach szybkiego ruchu benzyna musi się już bardziej spocić i tam zużycie paliwa od około 6-6,5 litra, trzymając się 120 km na godzinę i 8 litrów przy 140. Przy wysokich prędkościach objawia się również nie najlepsze wyciszenie samochodu, bo już na ekspresówkach zauważalny jest szum powietrza, a zbliżając się do limitu autostradowego w kabinie robi się po prostu głośno, co w połączeniu ze spalaniem skłaniało mnie do trzymania się bardziej granicy 120 km na godzinę. Tym bardziej, że bak omawiany model ma 36-litrowy, więc o ile w mieście jest to wartość ok, to na autostradzie już mniej. Układ kierowniczy Yarisa Cross jest za to dobrze dostosowany do wyższych prędkości, ponieważ kierownica stawia wtedy spory opór, co dobrze współgra z niezłą bezpośredniością reakcji, ponieważ auto prowadzi się dzięki temu pewnie i płynnie, a nie ma sytuacji, że gdy się na przykład lekko poruszy kierownicą, to nic się nie dzieje. Ogólnie jednak tego typu charakterystyka i tak nie zachęca do ostrego brania zakrętów, ale daje dobrą kontrolę nad autem, do szaleństw nie skłania też zawieszenie, które trochę buja nad wozem na zakrętach, ale jadąc normalnie wypada to pod kątem bezpieczeństwa bezproblemowo. Samochód ogólnie jest umiarkowanie miękki, nie ma tutaj bardziej pływających reakcji na nierównościach, ale też nie jest za twardo i autem tym jeździ się przyjemnie i neutralnie. W GR Sport zawieszenie, poza obniżeniem, zostało też poddane tuningowi i chociaż nie jeździłem zwykłą wersją, aby móc to porównać, to nie są to pewnie zmiany bardzo poważne, a też trzeba powiedzieć, że przez dynamikę silnika czy zestrojenie układu kierowniczego Yaris Cross bez względu na odmianę i tak jest autem niezachęcającym do ostrej jazdy.
Opcjonalny system inforozrywki z 9-calowym ekranem oferuje znacznie nowocześniejszy interfejs niż bazowe Yarisowe rozwiązanie. Swoją drogą przypomina mi on trochę Forda i jego Sync 3. Na ekranie domowym nie ma niestety na przykład mapy na połówce. Trzeba się przełączać pomiędzy najważniejszymi modułami poprzez ikonki, co dzieje się tak, że nie jest to problematyczne pod kątem szybkości, ale gdy się przybliża albo rusza mapę, no to widać, że ta animacja nie jest jakaś przesadnie płynna. Też na przykład jak pojawia się graficzna prezentacja samochodu, no to... No właśnie, mnie to osobiście jakoś nie przeszkadzało, no ale fakt zostaje, że nie jest to jakiś super szybki system. Oferuje on za to bardzo przejrzysty interfejs, wszystkie elementy klikalne są odpowiednio duże, też menu są dobrze zaprojektowane. Więc ogólnie system ten szał może nie robi, ale też w niczym nie utrudnia życia podczas użytkowania. Mamy też tutaj bezprzewodową integrację ze smartfonami. Większy 7-calowy ekran na zegarach występuje od wersji Executive w standardzie, a w Comfort jest na liście wyposażenia opcjonalnego. Tutaj bardzo szybko już wszystko działa, to mi się podoba. Mamy także logiczne pogrupowanie poszczególnych kategorii związanych z systemem hybrydowym, z nawigacją czy też z systemem audio. Obecne są tutaj także ustawienia i w nich dokucza to, że mamy bardzo wąski realnie obszar roboczy. I wynika to z tego, że w bazowych odmianach ten ekran jest mniejszy i faktycznie taki bardziej podłużny i po prostu przeniesione zostało to menu żywcem z rozwiązania tańszego do droższego, gdy się modyfikuje tutaj różne rzeczy związane z działaniem samochodu. To jest to trochę mniej wygodne, ale jako, że tutaj się nie zagląda zbyt często, no to nie jest jakiś wielki problem. A w tych podstawowych, codziennych kategoriach taka szerokość nie przeszkadza. Boczne sekcje są już zwykłe, z fizycznymi wskazówkami i mało finezyjnym projektem. Wyraźnie widać też, gdzie oddzielają się one od ekranu na środku i wygląda to średnio. Zegarami steruje się z lewej strony kierownicy, mamy też tutaj odbiór połączeń oraz regulację głośności. Z drugiej strony symetrycznie, więc ok, jest zmiana piosenek, mamy też przełączniki związane z aktywnym tempomatem, systemami bezpieczeństwa. Ogólnie wszystko jest tutaj dobrze pogrupowane, na tyle, na ile się dało, no ale wciąż fakt zostaje, że tych przycisków jest jakby za dużo i ja czasami czułem się trochę przytłoczony. Żadnych uwag nie mam za to do panelu klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny i bardzo wygodny w obsłudze. Nie pochwalam za to decyzji o umieszczeniu przycisków do np. podgrzewania kierownicy czy aktywacji automatycznych świateł tutaj w takim nieprzystępnym miejscu. Jakiś rządek przycisków tutaj byłby zdecydowanie wygodniejszy. Do minusów kabiny Yarisa Cross zaliczyłbym też tylko jeden port USB. Sytuację ratuje trochę gniazdo 12-woltowe, a w bogatszych odmianach mamy także indukcyjną ładowarkę do telefonu, no ale wciąż mówimy o samochodzie za 140 tysięcy złotych, można oczekiwać tych gniazd USB więcej i jedno jest rozczarowujące. Pozytywnie wypada za to ta półeczka gumowo wykończona na różne rzeczy, chociażby telefon, gdyby akurat nie miał być ładowany. Swoją drogą ta mata na górze jest lepiej wykończona niż miejsce stricte przeznaczone na smartfona, ponieważ tutaj co prawda też mamy gumowe wykończenie, ale jak na standardy współczesnych telefonów jest ono zbyt niewielkie i jest prawie 100% szansa, że boki będą się stykać z twardym plastikiem. Frontowa szyba w Yarisie Cross jak na mnie szczucha jest wyraźnie pochylona, co skutkuje długim podszybiem i tym, że ta szyba kończy się dosyć daleko od głowy kierowcy, ale za to maska jest przez nią bezproblemowo widoczna i z tymi przetłoczeniami przyznam, że też przyjemnie się prezentuje. To już nie ma wpływu na manewrowanie, no ale po prostu na wrażenia podczas jazdy. Widoczność na bok jest dobra. Z tyłu mamy po przekątnej umiarkowanie masywny słupek. Tylna szyba nie jest zbyt wysoko poprowadzona. Jest odpowiednio dużych rozmiarów. Szkoda trochę, że zagłówki się nie chowają w kanapę i zasłaniają część pola widzenia. Kamera cofania oferuje kiepską jakość pod kątem szczegółowości czy ostrości obrazu, wciąż jest ona jednak w pełni używalna. Dostajemy tutaj za to dobrą płynność oraz rozsądne, nieprzekłamujące odległości pole widzenia. Przy wymiarach samochodu wynoszących 418 cm długości i 176 cm szerokości asystenci parkowania są mile widziani, ale nie niezbędni. Układ kierowniczy Yarisa Cross przy niskich prędkościach nie zmienia wyraźnie swojej charakterystyki względem tego, jak zachowuje się jadąc szybciej, co skutkuje wciąż zauważalnym oporem stawianym przez kierownicę i nie ma tutaj znanego z niektórych niewielkich aut efektu bardzo żwawych reakcji, tylko wszystko jest w pewien sposób uspokojone, przy czym wciąż pozwala to na bezproblemowe manewrowanie. Zwrotność samochodu jest standardowa jak na jego wymiary.
W górnych częściach deski rozdzielczej w testowanym modelu mamy miękkie tworzywo, dobrze wyglądające, materiał podobnej faktury znajduje się trochę poniżej i nie wypada źle, ale trochę widać po nim bardziej plastikowość, chociażby po tym jak odbija słońce, więc szkoda, że w takim strategicznym miejscu nie znalazło się też coś miękkiego. Ładnie wypadają wstawki z tkaniny na boczkach drzwi, niestety na podłokietniku pod tą tkaniną nie ma absolutnie nic, jest po prostu twarda skorupa i przez to kontakt łokcia tutaj nie jest przyjemny. Nie podoba mi się też ta okolica klamki, to wygląda tandetnie. Na tunelu środkowym nie ma fortepianowej czerni, więc łatwo można utrzymać całość w czystości. Jest też przyjemna srebrna wstawka. Troszeczkę fortepianowej czerni jest tutaj, ale nie tak, żeby przeszkadzało. Jakieś detale w postaci przycisków czy przełączników dobrze działają. Zostały też odpowiednio wykonane pod kątem spasowania. Nie ma problemów. Nawet ten wystający ekran nie wystaje, więc ogólnie jakość wypada tutaj przyzwoicie i ok, jak na samochód w wersjach trochę biedniejszych, tych około 100 tysięcy złotych kosztujący, jak na GR Sport za 140 ponad tysięcy złotych, no to w paru miejscach spodziewałbym się jednak wyższego poziomu. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma bardzo zwyczajny kształt, zbyt zwyczajny nawet moim zdaniem, biorąc pod uwagę bryłę nadwozia tego samochodu. Mamy za to tutaj rozsądne podejście do ergonomii, ponieważ konstrukcja nie jest ani ciężka, ani gruba. Wykonana została w większości z rozsądnego, czarnego, chropowatego, ale przeciętnej, mocnej jakości plastiku. W wersji Comfort w opcjonalnym pakiecie, a od Executive w standardzie w Yarisie dostaje się dekoracyjne oświetlenie niektórych obszarów we wnętrzu, konkretnie klamek w drzwiach, tunelu środkowego oraz przestrzeni na nogi. Jest ono zawsze błękitne, nie można nic z tym zrobić. Tak samo sytuacja wygląda z podświetleniem instrumentów pokładowych, ponieważ ten niebieski kolor nie jest zbyt ciemny, to nie cierpi na tym czytelność przycisków i przełączników, a tworzy on tutaj przyjemny, taki neutralny i też pasujący, przyznam, do samochodu hybrydowego nastrój. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to są dwa braki, inne niż kierowcy sterowniki szyb oraz przełącznik centralnego zamka nie doczekały się swojej lampki. Przednie światła Yarisa Cross mają dosyć minimalistyczny, ale schludny wygląd i od wersji wyposażeniowej Executive są w standardzie w pełni LED-owe, kierunkowskazy zostały ulokowane trochę niżej. W tej samej technologii wykonane zostały kierunki w bocznych lusterkach. Z tyłu też od Executive dostaje się diodowe oświetlenie, które stylem nawiązuje trochę do przedniego, przy czym w tej części nadwozia wyróżniają się dynamiczne kierunkowskazy. Ogólnie testowana Toyota po zmroku wygląda moim zdaniem po prostu dobrze, nie można się tu do niczego przyczepić, poza żarówkowym podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Zadaniem matrycowych świateł w Yarisie jest takie wycinanie części wiązki, aby uniknąć oślepiania innych kierowców, a możliwie dużo pozostałej przestrzeni przed samochodem oświetlić drogowymi. LEDy w prezentowanym modelu przede wszystkim zwróciły moją uwagę mocą doświetlania poboczy przy wygaszonym środku, bo ta jest naprawdę solidna i robi pozytywne wrażenie. Ok, wypada też precyzja, nie ma tutaj może jakiejś bardzo dużej ilości wygaszanych stref, ale jest ich wystarczająco, aby nie można było na ten obszar narzekać. Komputer analizujący drogę sprawnie wykrywał inne pojazdy, nawet na dłuższych prostych i nie czułem potrzeby szybszego tworzenia tunelu niż robiło to oprogramowanie, zatem Toyota umieściła w Yarisie matrycowe LEDy na dobrym poziomie. Jeżdżąc głównie w mieście i w okolicach nie jest to dodatek niezbędny, ale jeśli ktoś planuje poruszać się tym samochodem też więcej poza terenem zabudowanym, to rozwiązanie to wyraźnie zwiększa bezpieczeństwo jadąc po zmroku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to moje kolana stykają się z miękkimi jego oparciami, ale tylko lekko, nie ma mowy o jakimś wbijaniu się. Z kolei nad głową, gdy się bardziej wyprostuję, to od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Na tylnej kanapie nie znajdzie się rozkładanego podłokietnika. Bagażnik testowanej Toyoty ma 397 litrów pojemności, cechuje się on niezbyt wysokim jak na podwyższony model, progiem załadunkowym, dużym otworem, a także całkiem regularnymi kształtami jedynie przy linii drugiego rzędu siedzeń, trochę się one pogarszają. W kufrze po bokach na górze mamy wyłącznie z lewej strony gniazdko 12-woltowe, trochę niżej są kieszenie w nadkolach, podłoga jest bardzo niestandardowa, ta podnoszona, ponieważ jest ona podzielona na dwie części w proporcjach 2/3, 1/3. Pod nią jest jeszcze dodatkowa przestrzeń, tą podłogę można sobie opuścić. Pod tą właściwą jest miejsce na dojazdówkę. W testówce znalazł się zestaw naprawczy. Po złożeniu tylnej kanapy i podłodze bagażnika w wyższym położeniu nie pojawia się żaden uskok, oparcie jedynie lekko się unoszą.
Swoją drogą wysokie zagłówki nie tylko pogarszają widoczność, ale też utrudniają złożenie oparć, jeśli przedni fotel jest trochę bardziej odsunięty do tyłu. Podsumowując, Toyota Yaris Cross to udany mały crossover, który w mieście sprawdza się z układem hybrydowym bardzo dobrze, zużywając śladowe ilości paliwa, a na trasie też bezproblemowo da sobie radę przy rozsądnych oczekiwaniach. Po kilku dniach z nim spędzonych przyznam, że nie uległem jednak jego czarowi i nie uważam Yarisa za mesjasza w tym segmencie samochodów, bo nie jest to model bez wad, ale jeśli ktoś lubi toyotowy styl, to w Yarisie Cross znajdzie samochód, który nie zawiedzie w codziennym użytkowaniu, przy czym osobiście celowałbym tutaj jednak w rozsądniejsze cenowo konfiguracje, na przykład komfort z dodatkami. I to wszystko, co przygotowałem o Yarisie Cross. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlease Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!